Udar mózgu jest jedną z najgroźniejszych chorób, które mogą być spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego. Dlatego tak ważna jest odpowiednia profilaktyka oraz stosowanie się do zaleceń lekarskich. O to, jak powinna wyglądać prawidłowa profilaktyka udaru mózgu, zapytaliśmy panią profesor Janinę Stępińską. Czynniki ryzyka udaru mózgu pokrywają się z czynnikami ryzyka zawału serca. Więc wszystko to, co robimy dla siebie dobrze, jeśli chodzi o serce, również robimy dobrze, działając przeciwko udarowi mózgu. Kluczową sprawą jest właściwe leczenie naciśnienia tętniczego, przestrzeganie diety, czyli właściwy poziom cholesterolu, niepalenie papierosów, aktywność fizyczna jest wskazana. Więc czynniki, nadwaga jest z czynników ryzyka. Innym te czynniki ryzyka chorób układu krążenia się pokrywają. Natomiast kluczowym w zapobieganiu udarowi jest właśnie leczenie przeciwzakrzepowe migotania przedsionków. Bo to możemy dla siebie zrobić na pewno. Natomiast to już są pewne choroby naczyniowo-wodowe, które sprzyjają, zwiększają ryzyko udaru mózgu. To są na przykład zwężenia tętnic czy innych. Ale to już jest sprawa bardziej specjalistyczna chirurgii naczyniowej, częściowo neurologii. Natomiast niewątpliwie taka kontrola u pacjentów, którzy mają jakiekolwiek objawy neurologiczne, kontrola naczyń czy innych jest również wskazana.